Witajcie z tej strony Ponguj, a dzisiaj mamy już chyba 7 odcinek The Desolate Hope'a. W obecnym momencie mamy tylko 108% gry. Przeszliśmy tylko tyle. I idziemy dalej. Teraz, jako że mamy już praktycznie wszystko, to będziemy skupiać się na pokonywaniu bossów. I zaczniemy od... Jak mi się nazywa? Biobeta. Zacznijmy od Biobety, ponieważ on... ponieważ u niego nie jestem na 200% pewny, że ma wszystko. Jestem tylko... wszystko wykupione. To już czytaliśmy, że to nie ma. Pierwsze w prawo, okay. Bo tego już na poprzednim odcinku gdzieś tam dawno puszczałem, ale musiałem z nim pogadać, żeby mi się odhaczył wirus, bo gadałem z nim na innym save'ie. I tutaj nie, tutaj musiałem... Zawsze, żeby wirus się odhaczył, to trzeba pogadać. Już wszystko kupiliśmy. Już nie pójdę. Okej, zobaczmy to. Dobra, rękę na myszce. Teraz walczymy z drugim typem. Drugim chyba. Chyba nie trzecim. Tak. No co tak? Tu, to wall. Wód! Ile on miał? Czemu tak wszystko spadło? Ten Toxic Laser jest przeokrotnie mocny. On już pada. Wód! Proszę was. To był przeciwnik. Ja się męczyłem z pierwszym, ja wam powiem. Ja się męczyłem z pierwszym, kurczę. Dlaczego ja tego nie używam wcześniej? Dlaczego? Ja się tam zawsze powoli... Ile dostanę na... prawie 2000 damage'a na sekundę. Rzeź. To był dosyć spory kawałek danych, który uratowaliśmy. Za duży, żebyśmy go zbadali. Wróćmy do pracy. Zbadałem ten plik. Tu jest algorytm naprawy komórek. No po prostu, żeby naprawić niszczone komórki. Ktoś przy nim grzebał, jest przepisany... A był przepisywany na coś bardziej specyficznego, czyli wyjątkowego, coś tam, kiedy wirus zaatakował to. A Kofi mówi, że wisi mu to, jest bez sensu. Nie będzie po. Jakiś wybitny umysł musiał dokonać tych zmian. Nie zdziwiłbym się, jakby to właśnie Biobeta dokonał tych zmian w tym pliku naprawy komórek, coś tam coś. I zgaduję, że to właśnie było on. Okej. Pokonaliśmy drugiego bossa. Więc jako, że już przy tym jesteśmy, to idziemy dalej. Już się nie zatrzymujemy, już. Dalej szarżujemy.
Okej. Boję się, że twoje wysiłki okażą się na nic, jeżeli próbka 217 nie zostanie znaleziona szybko. Mam nadzieję, że jestem pewien, że doceniasz presję, którą tu ułożyłem. I zgadzam się, że to jest jedna możliwa opcja. Ludzkość jako świat wiedział, że zginie. Technologia była jedyną odpowiedzią. Ludzkość może się odrodzić. Metaliczne ciała, immune, czyli jakieś... Po prostu nie może ich dosięgnąć choroba i wiek. Odporni na złe warunki innych planet. Jedyne wszystko czego szukam to finalny fragment największego puzzla życia, czyli próbka 217. Monitorował mnie, czy mógłbym sprawdzić pokój Amosa. Na pewno słyszałeś historię Amosa. Piąty robot w zimnym pokoju. Pierwszy się zniszczył, jego symulacja nigdy się nie włączyła. Ale jednak coś tam czyta energię. Monitorował Kofi długo zanim ja się tu pojawiłem. Często się pojawił u Amosa, ale Bibeta nie miał pojęcia czemu. Nie mogliśmy zbadać tego pokoju. Powiedz mi, co tam jest. Jest tam jakaś kapsuła? Jeżeli by tam była, to nie byłoby żadnego powodu, żeby Kofi ukrywał to przed nami. Ile tak właściwie wiesz o Kofi? Okej. Więc tu już trochę się dowiadujemy na temat Amosa i na temat... Nie, o PC 217 to już mówił wcześniej. Zlokalizowałem wirusa, następny cel wirusa i zaznaczę go dla ciebie. Aha. Nie mam X-raya, ale wiem gdzie to jest. Bo do tego... A niczego nie mam próby X-raya. Whatever. Tu. Aha. Okej, okay, mam X-raya, bo mi to miga. Okej. Okay. Skoczę jeszcze w dwa miejsca, czyli tu skoczę, żeby zebrać to. Zejdę niżej. Żeby zebrać jeszcze tego więcej i żeby pójść tu do końca, bo muszę tu sklep sprawdzić, który jest tutaj, czy już wszystko pokrywane, czy coś. Ok, jesteśmy na miejscu. O, tutaj jeszcze troszeczkę jojek weźmiemy żółty. Tu mamy dużo do kupienia. Zwiększamy wartość żółtych. Zwiększamy wartość wszystkich i plus do żyć na początek. Okej. Okay. No jeszcze nam zostało pieniądze, bo wszystko kupowaliśmy za pół ceny, więc... Także tak. I w tej chwili mamy już wykupione wszystko, co możemy mieć. Od tych właśnie takich zwykłych sklepikarzy. Nie jestem pewien, czy... Znaczy jeden kolej sprzedaje rzeczy, które są tylko tymczasowe. Jak ktoś sprzedaje, zdaje mi się, permanentny bonus do żyć, to by było fajne. Ale za 10 tysięcy, więc trochę drogo. Nie, dla nas to w tej chwili 5 tysięcy, ale wciąż to jest dużo. No. Okej, okay, idziemy tam teraz. Dobra,
czy nie działasz? Pytanie, czy tędy, czy... Aha, dobra, tędy. Dobrze, bo jakbyśmy poszli tam, to by trochę nam... Trochę byśmy wpadli. Okej. Zobaczmy. To jest już numer 3. To już będzie... Będzie ciekawie. Ile ciekawi, ile on ma być ciekawy, jak szybko go ogarniemy. 60 tysięcy. Protowall. Spoonrine. I Toxin. Dobra, stracił już 10 tysięcy, więc to jest bardzo dużo. RGB Snipe. Hop. Wiecie, to mu dało wszystkie efekty. Ja tam powoli poszczególne efekty mi daje, a to dało mu wszystkie naraz. Gridstorm. Dobra. No kurczę, nie używaj skilli, bo jeszcze przegram. Solar Ball. Ale szybko stracić. Intensywny. Jakiś straszny. Często jakiś dziwny ruch tu używa. Dobra, tu już powinno go skończyć. Mamy strajka 2000, więc boom. I się udało. Znowu. Nie, nagle oni się zaczęli tacy prości. Znaczy, ja rozumiem, że kupiłem sobie masę różnych power-upów, ale... Ale nie używam tego skilla i ten skill mi wszystko robi za mnie. Ile tym razem było tych? Mniej, 1200 damage'a na sekundę. Zdekodowałem plik. To jest fascynujące. Ten wirus skakował program skonstruowany do przetransferowania niepodległego CPU. Jakieś tam jednostki, coś tam. Takich jak ja czy ty, do symulacji permanentnie. Czemu coś takiego byłoby w symulacji? To nie ma sensu. Biobeta, no, ma wizję świata robotycznych ludzi. To był oryginalnie program stworzony do przetransferowania jakby komputerowej świadomości z jednego formatu do innego. Biobeta chciał przetransferować siebie do nowego ciała. I no, ten program został coś tam, kiedy został zaatakowany przez wirus. To było stworzone dla bardziej prymitywnego CPU. To właśnie było wtedy, kiedy wirus zaatakował nas. Pilnujmy tego programu, póki wirus nie został wyeliminowany. Czyli rozumiem, że boimy się tego, że wirus może użyć tego programu i jakby się władować w jakieś ciało. O. Więc lepiej rozumiem, nie dawać mu tego. Okej, mamy bodajże w tej chwili ostatniego wirusa do pokonania, potem będzie boss, finalny boss. Studiowałem cię. Bardziej studiowałem twój program. Przynajmniej tyle, co mogę z niego zobaczyć. Czy nie jest to ciekawe, w jaki sposób odczuwamy jakieś rzeczy? Kiedy jesteś komputerowym programem, jakie oczy... Przez jakie oczy widzisz? Inne niż oczy twojego twórcy. On, który cię stworzył, kontroluje, co widzisz. Masz... kompleks, czyli skomplikowane i niezwykłe algorytmy, coś tam widzenia i interpretacji. Powiedz mi, jak wygląda wirus za każdym razem, jak z nim walczysz.
i zastanawiam się, jak ty wyglądałbyś oczami wirusa. Czyli taki, jakby to powiedzieć, Mirat jest filozofem, a Biobeta jest takim naukowcem. On wszystko próbuje udokumentować. Tak dalej. To jest chyba ten finalny. Nie chciałem walczyć jeszcze z finalnym, ale możemy spróbować. Jak się nie uda, to idziemy do Malenza na finalnego, bo on ma chyba najłatwiejszego, ale nie jestem pewny. A potem pójdziemy jeszcze za... Tu nic nie ma. Potem jeszcze pójdziemy się zająć wirusami w pozostałych programach. Jak się uda, to w tym i w naszym odcinku już pozbędziemy się wszystkich wirusów i zobaczymy, czy coś jest dalej. Mam koncepcję, że może jak przyjdziemy tędy, to coś znajdziemy. Tylko, że nie szukam w tym miejscu, ale tu jest jajko, więc wezmę sobie jajko. I dużo chipów. Okej. Okay. No i tu mamy taką dziurę, takie przejście. I ono... Aha, tu mamy tego. Hackchipa. I hackchip pozwala nam hakować, więc mamy limitowaną ilość tych hackchipów. Widzę, co jeszcze możemy zrobić w tym odcinku, czyli wziąć się za ten komputer. Już się za niego kojarzę, że brałem i chyba nawet nagrywałem to. Nie wiem. Nie mam... No, pamiętam ten. Pamiętam, kurczę, ten pokój. Tylko doszedłem i patrzę, że nie da się tu nic zrobić, więc... Więc nie rozumiem, o co chodzi w ogóle. To dopóki nie widziałem, że tu się można przebijać przez ścianę. Dobra, w górę. I teraz nie. Już nie znowu w górę. Okej, okay, czyli... I już, jesteśmy. Dobra, zasuwamy, już się nie boimy. Damy sobie radę. Okej. Okay. Więc szybko poszło. Tu też dużo... tych jajek z tych typów. W tej chwili serki jest troszkę czerwonych i zdaje mi się, że niebieskich, więc... trochę do tu jesteś. No okej, mówię. Zobaczmy, czy tu gdzieś nie ma. Gdzieś tutaj mógłby być. Hotel go nie ma. Więc musimy iść zupełnie gdzie indziej niż tutaj te labirynty są. Okej. Wchodzimy trochę niżej. I pytanie, co my mamy tutaj? Kurczę, czas na zgonić. Przydałby się go szybko znaleźć. Jest. Dobra, zobaczymy, czy sobie z nim poradzimy. Jak pierwszy raz walczyłem właśnie z tym final bossem, to byłem bardzo, bardzo blisko. Tylko, że przegrałem głupio. Teraz jak to skizy... O, tu jest Villain 1, czyli to jest ten sam. Protowall. Tu. Na strajka. Ładnie. Kurczę, zmarnowałem. Skoro on ma tylko 50... I teraz to raczej... Hop. Koncert bot. Gridstorm. I znowu tego, jeszcze do innego.
O kurczę, abandon. Chyba nie lubię tego. Chyba tego nie lubię. Bardzo. Ta. Lubię tego. Quick Reaper jest. Ale nie na długo nam się to zda. Jest Quick. O, zdążyłem, bo matko. Oni wszyscy tracili życia cały czas. Cały czas. Użyłem Quick Reaper, czyli szybkie naprawy, i wszyscy wrócili tam do jakiegoś chyba maksa. Ale i tak zaczęli znowu spadać. Zdążyłem. Jak się przed tym bronić, kurczę? To jest masakra. Na szczęście zdążył zginąć, zanim my zginęliśmy, więc udało się. Okej. Okay. Ten plik był ciężki do ogarnięcia, odzyskania. Wirus był bardzo silny. O, Kofi jest bardzo ten zaskoczony. Nie miał pojęcia w ogóle. Ten plik to księżyc. Wielki niebieski księżyc. Czemu wirus chciałby ukraść element tak bezsensowny? Chyba, że buduje własną symulację. To jest najgłupsza rzecz, jaką w życiu powiedziałeś. Jedno słowo więcej i... się rozłączę czy coś tam. Wtedy możesz filozofować w próżni o nieistnienia. Więc w tej chwili pokonaliśmy wszystkich wirusów u niego, u Biobety. Masakra pokonaliśmy. No ludzie. Więc ciekawi mnie, co on teraz powie. Czyli resources, czyli jak to się nazywa? Czyli moje zasoby zostały, nie wiem, kompromisy? No kompromis, ale co znaczy? Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Moja symulacja nie może być już odzyskana w tym stopniu. Nie licząc faktu, że pokonałeś wszystkie wirusy raz za razem, wciąż zdołał zabrać moje zasoby. Wciąż no, zniszczyło nasze fabryki, naszej pracy. No, jestem jakby przytwierdzony do tej przestrzeni w zajmie. Nie wiem, co znaczy konfinet. Nie mogę odejść. Nigdy nie poznam prawdziwej identyty. Nie dowiem się, kim był wirus, czy ty, czy ktokolwiek. Gdzie jest próbka 217? Czy już ją znalazłeś? Mam nadzieję, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Mam nadzieję, że byłeś w stanie zniszczyć wirusa, zanim straciliśmy wszystko. Wybacz, że w ciebie wątpię. Chcę odpocząć od tego. Uratuj coś. Są filmy. Okej. Więc mamy pierwszego robota, którego już ogarnęliśmy w 100%. O ludzie. Super. Więc skoro już przy tym jesteśmy, to pójdziemy do drugiego wirusa, w którym jesteś... do drugiego robota, w którym też jesteśmy już na tym właśnie poziomie zdobywania wszystkiego. U Malenza jesteśmy dosłownie jeden krok od wyczyszczenia wszystkiego. Heal, okej. On dodge, poison. Dobra, wszystkim się podoba. Co tu jest? No okej, jeju! I znowu straciliśmy windę. Czasu nie ma. Lecimy. Okej, tu weźmiemy sobie jeszcze żółtki trochę. Trochę zanim pójdziemy na bossa.
A tu jest. Najpierw się naładujemy. Okej. A teraz to już odcinki się chyba będą skupiały na wirusach, aż skończymy. No chyba, że coś się pojawi po drodze. No tak właściwie to już wszystko gra. Viren 2 już ma 100 tysięcy na sobie. Toxi. Mega Charge. Battle World. Toxi. Strike. Aha, Mega Charge. Aha, to leczy. Okej. Strike. Już 20 tysięcy mi zeszło. Hop. No nie, abandon. Już po nas. Creeper. Co? Czemu nic się nie było? Nie, że mi to przeszkadzało, ale... Czemu? Dobra, masakrę się szybko wybije. Już wam praktycznie finalny skillów najlepszy. Ale tu mogłem grid teraz porzucić albo coś. Kurczę, nie to chciałem. Nie, ale okej. Rewr odwracać. Nie mam pojęcia, jeśli się tego boję w tej chwili. Grid stary. Auto strike. Już 3/4 mu hapoku zeszły. Intensywne. Okej, już po nim, już po nim. Jest. Nie no, ja miałem z nim problemy, kurczę. Ja miałem z pierwszym problemy, bo po prostu ja powoli tam zaczynałem tam pierwsze skille używać i to może tam powoli zacznie się. Efekty mu rzucę wszystkie powoli, może w końcu coś mu się stanie, a tu jest finalny jeden z finalnych ruchów. Zadaj te, jak to się mówi. Nałóż wszystkie statusy. Dobra. Gratulacje, następny fragment pliku został uratowany z rąk wirusa. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że tyle osiągniesz. Myślałem, że już cię rozłączą do tego czasu. Przedmiot, który został zaatakowany, to program do... no, digital, czyli cyfrowej reprezentacji. To coś, co da jakieś cyfrowe możliwości dla przedmiotu, rzeczy, bez tych możliwości w prawdziwym świecie. Czy wirus chce wszczepić się w ciało w jakiś sposób? Nie łączy się to z jakimiś tam wymaganiami programu. To zostało na pewno stworzone dla jakiegoś biologicznego organizmu. Cóż, najważniejsze, że wirus tego nie zdobył. Szybko, nie mamy zbyt wiele czasu. I w skrócie... W skrócie, ja mam tyle do powiedzenia, że to trochę głupio wygląda. Że tu powinna być taka kolejność, że najpierw tego robimy, potem tego, bo to trochę się nie klei ta cała historia, że tu u Biobety jest Kofi zirytowany cały czas. Bo my gadamy głupoty i jest zirytowany. A u Mirada mu to wisi.
Bo może jeszcze mu to wisi, a może już mu to wisi. Nie wiem, jaka tam kolejność powinna być. To jest takie trochę dziwne, ale okej. Okay. Okej, okay, tu jesteśmy. Pum. Tu. Dawaj, wchodzimy w dół. Jak najszybciej. No tam jest ukryte jojko. Ile tych jojek? Tu. Okej, skoro radzimy sobie z tymi final bossami, to już nie powinien być dla nas przeciwnik, naprawdę. Zacznijmy od tego, ile tu masz obcoków, pani Mugrego. 30 tysięcy. Gratulacje. Dumą mnie rozprawi do takich innych przeciwników. Wiem, że będę się dobrze bawił, że będzie wyrównany pojedynek. Pixel Panic. Nie mam pojęcia, co to robi. Nie wiem, czy chcę widzieć. Zwykłą tarczę. Ale mnie to zabolało, ja nie mogę. To ok. Zrobimy sobie szybkie charge'owanie. O! First strike. Sun rain. Ok. To było ciężkie. Nie, wcale nie. I mamy w tej chwili trzeci później, że nie mam na co je wydać. Więc niby mam jest to coś tam po 10 tysięcy, te wszystkie bajery. Nie pamiętam u kogo, gdzie konkretnie. A wiem gdzie. To znaczy ten robot, ten... Cały czas tam spada damage na sekundę, czyli coraz mi gorzej idzie. Tam wtedy było 2000 i to było masakryczne. Ale i tak idzie nam bardzo dobrze. Dobra. Zdekodowałem ten plik, to jest ciekawe. To jest ciekawe, czy nie jest nawet część symulacji. Kofia mu to wisi. Mirad jest zmęczony. Oni wszyscy są. Chcą spać, ale nie mogą. Mają tryb snu, ale są zaprogramowani, żeby go unikać. Ich twórca stworzył jakiś tam okrutny trik, czyli dopóki ich misja nie będzie skończona, nie będą mogli spać. To było, żeby ich powstrzymać przed wejściem w tryb spania. Tak, wiem, że są zmęczeni. Wiedziałem, że Mirad pracował nad solucją tego. Mirad nie był w stanie zmienić parametrów misji na successful, czyli na udaną, ale pracował nad tym. Chcą oni wszyscy zasnąć desperacko. I będziemy... Ja zacząłem ten plik bezpiecznie. Jak już wszystkich uratujemy, spróbuję zakończyć to, co Mirad zaczął. Żeby dać wszystkim spokój. Okej. Okay. Miło. Więc ogólnie no, dzień już się kończy. Ale tymi walkami chyba strasznie przedłużyliśmy odcinek. Może nie jest jakiś dłuższy niż normalnie, ale dłuższy niż powinien na pewno. Jeden dzień trwać. Okej. Okay. Wydaje mi się, że już nie zdążę dojść do wirusa, ale zdążę przynajmniej dojść do Mirada i się dowiedzieć, gdzie ten wirus jest. Okej. Okay. No i w następnym odcinku już będziemy się zbliżać do końca. Mamy w tej... Już pokonaliśmy wszystkie wirusy u dwóch. Tutaj została tylko Mirad i został tylko Alfus. Dobra. Nie bój się śmierci. Moje jedyne życzenie to, żeby w końcu zasnąć. Obawiam się, że nie ma odpoczynku dla żadnego z nas jesteśmy.
nasi twórcy byli bardzo okrutni w tym temacie. Zmodyfikowali naszą funkcję snu, dzięki któremu mogliśmy odpocząć, kiedy nasza moc była słaba i nasza misja zawiodła. Stworzyli nas tak, że przeszkodzili nam w tym. Tak długo jak nasza misja nie jest kompletna, nie będziemy mogli spać. Dlatego też niektórzy z nas stworzyli tutaj swoje sny. Dlatego niektórzy z nas oszaleli. Może jeżeli wirus nas pochłonie, znajdziemy w tym nasz odpoczynek. Czuję, że energia jest z nas odsysana. Nasze programy zostały, nie wiem jak to przetłumaczyć, powiedziałbym, że zaorane. Nie ma dla nas nadziei, ale jest tu wciąż dobro gdzieś. Musisz się znaleźć, musisz je uratować. O, już nam dzwoni, że czas na mnie. Chyba się nie dowiemy, gdzie wirus jest. O, dowiemy się. A, tu jest już finalny. Jeju. Tu też jest finalny, więc już jesteśmy tak blisko, że nie wiem. Masakra. Nie w tę stronę. Bo to nas nie cofnęło na początek, tylko tutaj. Okej, więc tu mamy system status. Stał nam tydzień. Mamy 3 wirusów do pokonania. 3 wirusy. I ogólnie dystrybucja energii polega na tym, że Biobeta nie ma nic i Malenz nie ma nic, czyli ci, których już wirusy pokonaliśmy. Mirad ma odrobinę, bo u niego jest jeszcze jeden wirus. Arfus ma więcej. Im więcej mają jeszcze zainfekowanych przedmiotów, tym więcej mają jeszcze energii. Trochę dziwne, ale okej. Mamy już 137% wszystkiego odzyskanego, a Teta przejął już prawie 80%. Teta, czyli Amos. Kurczę. Teta, czyli Amos już przejął 78% dystrybucji energii, czyli The Absolute Madman, jak to się mówi. Nie no. Więc zbliżamy się już do końca, przynajmniej mamy tylko 3 wirusów do pokonania, żeby ogarnąć ten temat. Ale jeszcze pewnie coś będzie po pokonaniu tych wszystkich wirusów, bo na tym się chyba nie skończy, prawda? Więc zobaczymy, dowiemy się tego. Tymczasem póki co w tym odcinku to było na tyle. Okej, to chcę. W tym odcinku to było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. No i zobaczymy się w następnym odcinku, w którym będziemy rozwalać następne wirusy. Cześć!